Sorry bardzo. Chciało. Dobra. Lecimy, lecimy, lecimy. Zatrzymaj się, Mora. No to w tym momencie miałeś okazję, żeby mnie zdjąć. Pięknie. Żyjemy cały czas. Dobra. Alares? Hej, ale mu dokopałem. Lares chyba nie żyje, słuchajcie. Tak, Lares nie żyje, no kurde. Możesz przestać? Znaczy, to w żadnym wypadku nie miało być nic związanego z fabularką. Wszyscy mieli przeżyć. Nadal rządzę. Ale... czytywał specjalnie, nie będę dlatego. Wujitsu? Trochę tego. Sprawdźmy, czy to jest na pewno Lares. Zatrzymaj się, Mora. Tak, Lares nie żyje. Kurde. Rozpadało się. Tutaj mamy jeszcze jakichś delikwentów. Tylko, że tutaj już powinno ich mało zostać. Dobra. Pięknie. Uznajmy, że Lares śpi. O, w ten sposób. Łatwiej będzie. Dobra. Padają poszczególni przywódcy, to znaczy, że morale, jak to mówią, spadną. W nogi, nie ma. Tak jest. Ani kroku dalej. Jeszcze tego sobie załatwimy. No i pięknie. Rewolucja uznana za udaną. Przeżyliśmy. Znowu cudem. Nie powiem, było bardzo ciężko z tymi szamanami dzisiaj. Och. Najbardziej ubolewam tego Laresa, ale no... co poradzić. Zdarzyło się chłopakowi. Najważniejsze, że to... nie jest żadna fabularka ani nic. O, zobaczcie, jakie tu jest pobojowisko. Miecz, moneta, lewa ręka Samuela. Dobra, hop. Tutaj sobie jeszcze na szybko pozbieramy, jeszcze pójdziemy do tych szamanów i będziemy mogli teleportować się do jakiegoś innego miasteczka. Oczywiście z nadzieją taką, że pójdzie nam zarówno dobrze, jak i nie lepiej. Jare też padł. Kurde, no. Wszyscy popadali dzisiaj. Geldern jest wolna. Chwała i losowi. Weź to, niech ci służy w dalszych. Okej. Zameldowaliśmy, dostaliśmy trochę expa jeszcze. Chodźmy się przejść. O, kamień młyński. Nie wiadomo, nie wiem, nie pamiętam, czy go podnosiłem, czy nie. Podnosiłem. Ajajaj. Chodźmy jeszcze tutaj do tego zameczku, czy jak to tam mówią. I... poszperajmy. Kuferki pootwierajmy. Wiem, że nic specjalnego tutaj nie ma. Stara skrzynia. No, o, no to starą skrzynię sobie otworzymy.
Siła 3. Dobra, zaraz łykniemy to wszystko. Boże, ile kosztowności tutaj mają. Jestem pod wrażeniem. Złamany. Bzi. No wiem, ja wiem, że cię pomyliło coś. A, dobra. Hop. Tutaj sobie ograbimy. W poprzednich po prostu miastach na początku gry, jak odbijaliśmy na przykład Monterę, to szukałem tego wszystkiego, co oni tutaj mają, ale teraz to chyba rozumiecie, że już nawet nie opłaca mi się tego wszystkiego przeszukiwać, bo i tak ja to albo sprzedam, albo nic z tym nie zrobię. Bo tak czy inaczej złota mam w brud na razie i już mi chyba starczy do końca po prostu... do końca całej gry. Nie, nic tu nie ma. Nie ma tu nic więcej. Przejdźmy po prostu w ten sposób już. Ile zostało miast nam jeszcze? Tutaj jest niedużo osobników orkowych. Tutaj jeszcze kilku leży. Ich bronie sobie weźmiemy. Co to jest? Nie, to są jakieś zwykłe grzybki. Aj, sorry, jeszcze jedno cięcie się tutaj złapało nam. Tutaj tak profilaktycznie się przejdziemy. No. I myślę, że możemy się teraz przespać gdzieś, bo w tym przypadku przestanie może padać już. O tyle dobrze. Do poranka. Tak jest, przestało padać, możemy lecieć dalej. Zapiszmy sobie grę. Boże, jakie pobojowisko, nie. Ja nie wierzę w to, co widzę. Okej. Trochę jeszcze brakuje do kolejnego poziomu. Silden jest, Gelden jest, teraz zostało nam tylko Trellis. Trellis. Trellis jest chyba ostatnim miastem, tak jeszcze tak z przyzwoitości załatwimy tych kilku orków w Gocie, bo to tam też się chyba zalicza jako miasto. No i Torusik. Nie awanturuj się już więcej. Nie mam nawet zamiaru, Torusie. Głupio bym będzie tak zabić tego Torusa ze względu na to, że on jest główną postacią i będzie występował w kolejnych częściach. Ale dobra, po prostu idziemy. Nie ruszaj tego. O. Wak. Ej ludzie, walka. A. No dalej. 10 tysięcy zabiliśmy wodzów orkowych. Tak jest. Tak. Dobra. Jedziemy. Właśnie tak. Ale bęcki dostajemy. Ja pierdziele. No dalej. Wypuśćcie mnie stąd. Czekajcie. Panowie. No dalej. Ja pierdziele. Nie. Wiem, że mogę pójść do tego asasyna tutaj, ale tak trochę nie dał rady. Coś nie bardzo. Coś nie pykło mi tu dzisiaj. A Trellis mówili, małe miasteczko jest. Łatwo odbić, mówili. No to teraz idziemy. Po kolei odjeżdżamy, panowie. Po kolei podchodzimy po kolei. Nie daj się! Tak! No, właśnie tutaj mamy przed sobą całe miasteczko. Nie daj się! Jezu, jaka rzeź!
A przynajmniej wszystkich będziemy mieli w jednym miejscu, nie? Tak! Pokaż mu! Kurde, ja tu już nic nie widzę. Tak! Nie daj się! O, jest Torus. Tak! Torusa chyba też zabiliśmy. Oczywiście nie patrzcie na to, bo to nie fabularne. Nie daj się! O, shit! O, shit! Ty się, alchemik, nawet nie pytaj o nic. To, odtrutka. Safe. Ja pierdzielę, ktoś mnie tam dziabnął, jakiś asasyn. Ale ładną rozróbę zrobiliśmy na tamtych... Na murach. To już muszę wam powiedzieć, grubsza sprawa. Przywódca jak nie żyje, to już morale spadły kompletnie. Zaraz powinni zacząć uciekać. Mam zresztą taką nadzieję. Proszę tego asasyna. Dobra. Odwrót, odwrót, odwrót. Pozwól się, niewolniku. Odejdź stąd, koleś, proszę cię. Pokaż mu. Odwrót. Pięknie. Jaka postawa. W ten oto magiczny sposób odbijamy kolejne miasto. Tym razem, no, Trelis. No i najprawdopodobniej to było ostatnie. Nie przeczytałem tam, co było napisane w... co było napisane w momencie, kiedy odbiliśmy już to miasto. Czy to było jakieś wykonane zadanie typu oswobodzić Myrtanę czy coś? Jeśli nie, to jeszcze zaraz profilaktycznie przejdziemy się do Geldern. I tam wszystko. Zobaczymy co i jak. Okej, tutaj już jest czyściutko. Jeśli chodzi o orków. Wszyscy wybici. Pięknie się składa. Pozbieramy sobie wszystkie pierdoły. Mam nadzieję, że was to nie zanudzę, jeśli wszystkie te pierdoły tak zbieram. Chciałbym to potem wszystko sprzedać tak nagle i zobaczyć, ile nagle hajsu dostanę. Nie będę robił cięcia, bo potem się będzie znowu pitoliło mi wszystko. Wak? Jest wak. Wak, ty to za dużo to nie miałeś przy sobie. Nawet chciałem, żebyś miał te 50 tysięcy, które ci dałem, nie? Czekajcie. Siły. Dobra. Jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Tutaj mamy kolejnego paladyna. Przybyłem, żeby przywrócić ci twoją magię. Nie kpij sobie ze mnie, albo pożałujesz. Masz, kretynie. No proszę. Chwała Innosowi. Dziękuję, przybyszu. Powiedz tylko słowo, a stanę u twego boku. Trelis jest wolna. Twoja misja dobiegła końca. Ale walka przeciw siłom zła. Jestem do twojej dyspozycji. Okej. Trelis zostało wyzwolone. Zapisujemy grę. I znowu się rozpadało. No jak na złość. Ech. Chodźcie się przespać.
Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. Nie masz tu wyra, ja pierdzielę. Jak rewolucja, to rewolucja, koniec. Ciężka skrzynia, łóżko. Ciężką skrzynię już otworzyliśmy. Do poranka, dalej pada. Do południa. No. W południe się obudziłem, wstałem lewą nogą, znaczy albo prawą. Ujrzałem cmentarzysko, które przed chwilą zrobiłem. Tak powinno być. Ja zaraz chwilę do was wracam i przejdziemy się jeszcze na szybko do Gelder. Zobaczymy, co tam w trawie piszczy. Okej, słuchajcie, jestem już. Co jeszcze? Gdzie ja chciałem? Do Geldern, tak? Do Goty, przepraszam. Teleportujmy się jeszcze na szybko do Goty. Zobaczymy, co tam słychać. Jak sprawa wygląda. Czy jest w miarę opanowane już tu wszystko. I myślę, że na tym zakończymy po prostu nasz odcinek. Tutaj? Pusto. No cóż. Także spójrzmy jeszcze na mapę. Cape Dan, Ardee wyzwoliliśmy. Monterrey też. Gota, Faring, tak. Vanguard też. Silden, Gelden, Geldern, Trellis. A więc słuchajcie. Udało się. Oswobodziliśmy wszystkie miasta Myrtany. Także w dzisiejszym odcinku to na tyle. W kolejnym wruszamy z powrotem do Nordmaru. Dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie za ten odcinek. Zapraszam was do kolejnych. Trzymajcie się, a w kolejnym idziemy się przejść do tego wielkiego pieca. Trzymajcie się, na razie, pozdrawiam i hej!